Cześć i czołem, witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś. Na początek klasyczna prośba do każdego z was. Prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie. To po prostu pomaga rozwijać cały kanał. Dzięki wielkie. Oczywiście zamykamy dzisiaj reprezentację filmem z kuponami. Ostatni dzień z meczami reprezentacyjnymi. Do tych kuponów zaraz sobie polecimy. Ja tu standardowo klepnę o zwrocie kasy za przegrany kupon. Zaproszę do wszystkich naszych grup. Odpalimy konkurs dla was na kasę w betkliku do zgarnięcia i na spokojnie do kuponów też przejdziemy. Jeżeli ty chcesz, to sobie przewijaj, nie ma najmniejszego problemu, jakby pełen luz. Zwrot kasy za przegrany kupon, jest to promocja dostępna w BetClicku, legalnie działającym w Polsce bookmacherze. Jeżeli ktoś nie ma konta, założy sobie to konto na przykład z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, to można zagrać na przykład taki kupon, ale mówię na przykład, bo tak naprawdę nikt ci z góry nic nie narzuca. Ty możesz zagrać obojętnie jakie typy, kursy, dyscypliny, obojętnie jaką stawkę, po prostu grasz co chcesz. Jeżeli ci kupon nie wejdzie, to słuchaj, BetClick zwróci ci kasę minus podatek we freebecie, jednokrotny obrót 2,14 na całym kuponie. Z kolei jeżeli kupon wejdzie, to kasa jest twoja. Możesz to od razu wypłacić, nie musisz grać dalej. Bezpieczny kupon na powitanie od BetClicka do odebrania z pierwszego linku, który jest w komentarzu pod tym filmem. Z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. O tak. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zapraszam do naszej grupy na Facebooku, ponad 110 tysięcy ludzi. Zapraszam na naszego Discorda, ponad 9 tysięcy ludzi. Zapraszam na Instagrama, w każdym miejscu typerskie tematy od rana do nocy. Linki w opisie pod tym filmem. Dodatkowo dwa nasze pozostałe kanały na YouTubie, bo od października rozpędzamy jeszcze dwa dodatkowe kanały. Linki w opisie pod tym filmem. Strefa typów, strefa typerów, więcej treści, materiałów, live'ów, konkursów, typów, kuponów. Zapraszam, linki w opisie pod filmem. I lecimy z konkursem, jak zawsze kasa w BetClicku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? No subskrybować kanał Obstawiamy, ten tutaj, na którym jesteś. No tą łapę w górę zostawić pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Anglią a Włochami. Dopisujecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na BetClick nie biorą udziału w zadaniu, czyli standard. Komentarze do waszej dyspozycji, a my przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem. Ostatni dzień z debiutami, weekend to już będą kupony od osób, które regularnie tutaj podają. Maciek proponuje dwa czyste zwycięstwa. Dwa czyste zwycięstwa bez kombinacji. Anglicy z Włochami, gdzie tutaj Włosi naprawdę są mega mocno skreślani. No słuchajcie, 5,60 okolice na zwycięstwo Włochów to jest mega duży kurs. Warto powiedzieć, że tutaj te ekipy no cały czas jeszcze walczą o awans. Nikt tutaj niczego tak naprawdę pewny nie jest. Anglicy 13 punktów, Włosi 10 punktów, Ukraina 10 punktów, gdzieś tam Macedonia Północna 7 punkcików. Więc tutaj po prostu bez kombinacji czyste zwycięstwo Anglików na własnym terenie proponuje Maciek. Dorzuca zwycięstwo drugich gospodarzy, czyli Serbii z Czarnogórą. Też można powiedzieć, że pojedynek o drugie miejsce, no bo tutaj Węgry na pierwszym miejscu 13 oczek, Serbia właśnie z meczem więcej 10 oczek i Czarnogóra ma oczek 8. Więc tutaj no 1015 zł na gospodarzy, na faworytów, bez żadnego kombinowania. Dalej mamy kupon od Dominika, też jest ten mecz Anglii i Włochów i tutaj jest MyCombi zrobiony, czyli zakład na to, że Anglicy po prostu meczu nie przegrają, a z racji tego, że jest bardzo duży kurs na overa 2,5 goli, no to w połączeniu z tym daje to powyżej podwojenia, bo z 1100 zł 2,2,3,6 może wrócić. No słuchajcie, okolice 1,95, 2,0, u niektórych operatorów 2,20 nawet na overka 2,5 goli, czyli tutaj Dominik liczy na to, że po prostu gole będą. Wiadomo, że to są ekipy, które gdzieś tam słyną z dobrej defensywy, ale zdaniem Dominika warto się pokusić na tego overka 2,5 goli i dorzucić w MyCombi zakład na to, że Anglicy po prostu meczu nie przegrają. Więc coś takiego od Dominika. Jeden mecz, dwa zdarzenia połączone w MyCombi w BetClicku. Normalna sprawa. Teraz robi się grubo. Jest kupon od Pawła i to jest najmocniej grany kupon na dzisiaj, jeżeli chodzi o YouTube'ka. 800, 801, 802, 803 zł. Rozbity kupon, zagrany razy 4, żeby ominąć dodatkowy podatek, czyli tutaj bardzo dobre zagranie, bo oczywiście jeżeli cała kwota byłaby wpakowana na jeden kupon i daj Bóg ten kupon wejdzie, no to byłby płacony dodatkowy podatek od wysokich wygranych, co jest bez sensu. Ukraina over 1,5. Ukraina, która tak jak przed chwilą mówiłem, z Włochami można powiedzieć chyba, że będzie walczyła o drugie miejsce. Wiadomo, Ukraina ma 6 meczów i 10 oczek, Włosi mają 5 meczów i 10 oczek, więc tutaj na przykład w tym bezpośrednim starciu Anglii i Włochów, Anglicy mogą troszkę Ukrainie pomóc ogrywając Włochów. Jeżeli Ukraina poradzi sobie z Maltą, no to tutaj Włosi będą mieli gorąco, nie? W walce o to drugie miejsce. A tutaj właśnie Paweł proponuje na tym swoim dublu czterokrotnym minimum dwa gole Ukrainy. Po prostu dwa gole muszą strzelić i Włosi muszą strzelić gole. Czyli to jest taki przewrotny dubel, słuchaj. No, jakby dubel na jedną grupę, na mecze ekip, które walczą o to drugie miejsce i
I zdaniem Pawła Włosi gola strzelają. Kurs też jest kuszący na tego gola Włochów. To jakby nie jest żadna tajemnica, nie? Więc tutaj mamy 4 razy zagrany kupon ten sam, żeby ominąć dodatkowy podatek na grubą kasę w grze od Pawła. Trzymam mocno kciuki. Niech to siada, bo będzie można fajnie pochwalić. Dalej mamy kupon od Michała. Przedostatni kupon na dzisiaj. 850 PLN-ów na gola Kazachstanu. Gol Kazachstanu też z bardzo kuszącym kursem. Tu sytuacja w tabeli wygląda tak, że wszystkie ekipy mają po 7 meczów rozegranych. I jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o Słowenię, 16 oczek, pierwsze miejsce. Dania, 16 oczek, drugie miejsce. No i jest Finlandia z Kazachstanem na trzecim miejscu, znaczy trzecim i czwartym odpowiednio, po 12 punktów. No tutaj wiadomo, że jeszcze 3 mecze do rozegrania, także nic jeszcze nie jest straconego. Te 4 punkty straty do drugiego, pierwszego miejsca, to może być naprawdę ciekawa końcówka tych kwalifikacji. I zdaniem Michała będzie na tyle ciekawa, że Kazachstan mi nie umie tego gola strzelić z Finlandią na wyjeździe. Więc tutaj propozycja na gola Kazachstanu, no skoro strzelili Dani na wyjeździe, to czemu nie mieliby strzelić Finlandii? I do tego różne, które totalnie mi się akurat nie podobają. To już mówię, bo wiadomo, że tu nie każdy typ musi mi się podobać. Irlandia Północna ze Słowenią. Słowenia 16 punktów, Irlandia Północna 6 punktów. To jakby jest dużo, przed chwilą mówiłem o tej Słowenii, dużo w tym meczu się... Jakby inaczej. Wydaje mi się, że ten mecz na układ tabeli jakoś mocno nie wpłynie, bo w mojej opinii Słowenia sobie poradzi spokojnie, a Irlandia tam już o nic nie walczy. No i są zaproponowane rożne, gdzie Irlandia ostatnio 6-5-7 rożnych meczowo, Słowenia 8-5-7. Totalnie mi się nie podoba, bo są kręcone andery, a tutaj Michał proponuje nam overa. Jest propozycja, oczywiście zostawiamy i tak będzie trzymany mocno, finger crossed, jak to mówią, żeby to się zazieleniło. Ostatni kupon na dzisiaj to propozycja od Dawida. Dania z handicapem minus 4. No właśnie i teraz pytanie, czy... No wiem, że San Marino, ale czy takie wielkie handicapy w tych meczach reprezentacyjnych, to czy one się sprawdzają? Oni już grali ze sobą 4-0, wygrała Dania 7 września w tym roku. No to handicap byłby niepokryty i grali u siebie. Teraz grają na wyjeździe, mają pokryć handicap minus 4,5. Wiadomo, ta sytuacja w grupie nie jest jakaś, jakoś mega klarowna. Dawid twierdzi, że Dania robi łomot. Minimum 5 golami muszą wygrać, nie? W tym układzie. I do tego są dorzucone rożne. W tym meczu, o którym już dzisiaj też rozmawialiśmy, czyli w meczu Serbii, Czarnogóry. I tutaj wygląda z różnymi to nie jakoś mega zdecydowanie lepiej, ale lepiej. Bo ostatnie mecze Serbii to 13-5-8 rogali, a jeżeli chodzi o Czarnogórę 14-7-9. Więc jakbym miał sobie ja przykładowo wybierać rożne na dzisiaj z tych dwóch meczów, które są zaproponowane na kuponach, to ja osobiście sobie bym wybrał rożne w meczu Serbii, Czarnogóry. Ale oczywiście co typer to inny pomysł. Także propozycje na dzisiaj mamy gotowe, jest wszystko. Przypominam na koniec, że to wszystko może być przegrane, wszystko może się zesrać. Proszę o tym pamiętać, że to jest żadnych gwarancji, pewników, pewniaków absolutnie nie ma, nie było i nie będzie, to o tym pamiętaj. Ja na sam koniec oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych wszystkich grup, linki w opisie pod tym filmem. Dzisiaj o 15 tutaj na kanale obstawiamy transmisję na żywo, o 17 na strefie typów, to drugi z naszych kanałów, link w opisie pod filmem. A za oglądanie dzisiaj dziękuję i widzimy się tutaj o 15. Pozdro, siema, elo, nara!